Przedstawiciele chrzanowskiego oddziału partii Korwin są przeciwko referendum w sprawie odwołania burmistrza Chrzanowa. Oświadczenie w tej sprawie przedstawiono podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed Urzędem Miejskim. Spotkanie miało charakter przedwyborczy, bo zaprezentowali się na nim kandydaci do parlamentu z list tej partii. Jedynka na liście, Emil Krawczyk, odczytał także stanowisko chrzanowskiego oddziału partii w kwestii zorganizowania referendum w sprawie odwołania burmistrza Chrzanowa. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska. Uchwała ta została w naszym mniemaniu podjęta i wyłącznie tylko pod wpływem nacisków politycznych. Jest decyzją wyraźnie determinowaną przyszłymi wyborami parlamentarnymi i ma na celu tylko i wyłącznie promocję wybranych grup politycznych, które zasiadają w Radzie Miasta. Pismo w tej sprawie trafi w ręce przewodniczącego Rady Miejskiej. Burmistrza przedstawiciele tej partii pytają z kolei o plany dotyczące przyjęcia na teren gminy i ewentualnej pomocy uchodźcom, podkreślając, że są temu przeciwni. No nie oszukujmy się, w dłuższej perspektywie czasu rozwiązaniem problemu uchodźców nie jest to, że się ich przyjmuje i ofiaruje im się zasiłki socjalne, prawda? To tylko zachęca dalszą liczbę ludzi do migracji do naszego, do Europy, prawda? Więc w dłuższej perspektywie czasu skończy się to tym, że coraz więcej ludzi będzie imigrować, a my coraz więcej będziemy zmuszeni do ich przyjmowania, do coraz większej ilości, aż w końcu powstaną całe dzielnice, tak? Konferencja trwała kilkanaście minut.